Suwałkach i powiecie ziemskim suwalskim od 25 września, czyli w ciągu ostatnich 2 tygodni, przybyło ponad 100 potwierdzonych zakażeń koronawirusem. W Suwałkach na dzień 25 września mieliśmy aktywnie zakażonych zaledwie 19 osób. Dzisiaj jest ich 83, choć przez te 2 tygodnie do zdrowia powróciło ponad 20 osób. W wojewódzkich komunikatach dotyczących liczby zachorowań znowu pojawił się powiat sejneński. Dzisiaj wojewoda podlaski poinformował o 7 nowych zakażeniach w tym obszarze, przy czym aż 6 pacjentów zostało zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego. Na bardzo dziś obszernej liście zgonów opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia znalazł się 89-letni mieszkaniec powiatu sejneńskiego. Oprócz COVID-19 miał schorzenia współistniejące. Suwałki znajdują się na niebieskiej liście miast zagrożonych włączeniem do tzw. żółtej strefy. Ministerstwo Zdrowia zazwyczaj w czwartki ogłasza listę żółtych i czerwonych powiatów. Wiele wskazuje, że od soboty w Suwałkach wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia sanitarne. Oddział zakaźny suwalskiego szpitala ma zaledwie 17 łóżek. Pacjentów z COVID-em w środę rano w naszym szpitalu było już 27. Dlatego konieczna okazała się decyzja o poszerzeniu zakaźnego. Pacjenci lokowani są na dotychczasowym oddziale pulmonologicznym. Na dzień dzisiejszy mamy wydzielonych 10 łóżek, a mamy 13 pacjentów. Robimy wszystko, żeby osoby potrzebujące tej pomocy medycznej, żeby ją uzyskali u nas, bo wiadomo, że przekazanie do innych ośrodków to graniczy z cudem, bo wszędzie jest ta sytuacja straszna, można powiedzieć, może określenie niewłaściwe, ale ciężka, zwłaszcza wiemy, że dzisiaj ponad 3000 jest zakażeń w kraju, prawda? Także musimy to rozwiązywać w własnym zakresie, nie możemy liczyć na pomoc jak gdyby zewnętrzną, bo kadry lekarskiej nie ma. My mamy, sami się borykamy z problemami, jeżeli chodzi o lekarzy zakaźników, bo ich praktycznie też nie ma, bo są na zwolnieniach lekarskich, się rozchorowali, czy to ze zmęczenia, czy z przeciążenia, czy różne są. Także wspomagają tutaj z jednej strony lekarze pulmonolodzy opiekę nad tymi pacjentami covidowymi, ale również i lekarze z innych oddziałów tu zadeklarowali pomoc. Wielki mój szacunek dla tych lekarzy, którzy się zgłaszają z innych oddziałów przy innych specjalizacjach i wspierają te oddziały, które są rzeczywiście bardzo dociążone. Bo trzeba zaznaczyć, że praktycznie wszyscy pacjenci, którzy są hospitalizowani z tą jednostką, to są pacjenci ciężcy na tlenoterapii w zasadzie. Jeden pacjent jest na respiratorze, na ojomie. W Sejnach z uwagi na kwarantannę personelu, który miał kontakt z pacjentką zakażoną koronawirusem, zamknięty jest od kilku dni oddział wewnętrzny. Jeśli przyrost zakażeń, w tym tych wymagających hospitalizacji, nadal będzie tak wysoki jak aktualnie, to grozi nam nie tylko zaostrzenie zaleceń i żółta strefa, ale przede wszystkim poważne problemy z wydolnością systemu ochrony zdrowia i wytrzymałością personelu medycznego. Dlatego zakładajcie maseczki, utrzymujcie dystans, dbajcie o higienę rąk. To już nie jest tylko apel ministra zdrowia czy sanepidu. Takie działanie nakazuje zwykły zdrowy rozsądek i elementarne poczucie społecznej odpowiedzialności.